No centralnie GTA 1. Gdyby ta kamera mogła być trochę dalej. Kto pamięta łapka w górę? I nawet grafika się zgadza. Cześć, siemanko moi drodzy, z tej strony Radyjko, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym materiale Razer Wolverine V2. Czyli mówi się, że jeden z najlepszych kontrolerów do waszej konsoli. Czy tak jest w rzeczywistości? Przekonajmy się. Już na samym początku muszę wam powiedzieć, że bardzo się zdziwiłem, dostając w ręce to pudełko, ze względu na to, że kompatybilność, która jest tutaj podana, nie do końca zgadza się z rzeczywistością. A cytując, jest to Xbox One, Xbox One S, Xbox One X i Xbox Serii X. Gdzie jest Xbox Serii S, ja się pytam? Xbox One miał aż 3 pozycje, Xbox nowej generacji, no nie wiem, zabrakło wam miejsca? Nie, nie wydaje mi się, a działa również i z komputerem, i z S-ką też. I co jak co, muszę wam również powiedzieć, że nie jest to pierwszy raz, kiedy mam do czynienia z produktem Razera, który w nazwie ma V2, a pierwszej rewizji nie widziałem na oczy i nie miałem z nią do czynienia, więc podchodzimy do tego kontrolera jako do czystej karty. Nie wiem, czego się po nim spodziewać, wiem jedynie, że kosztuje około 500 zł. Pokaż, kotku, co masz w środku. Pakowanie to, można powiedzieć, standardowy Razer. W wytłoczce umieszczony kontroler i bardzo, bardzo długi dołączony do niego kabel. I co ciekawe, ten kabel nie jest odłączalny. What? Bro, what are you talking about, man? Pad w 2021, który ma nieodłączalny kabel. Już totalnie abstrahuję od tego, że nie jest to pad bezprzewodowy, czego można by się było spodziewać. To jest pad, który ma kabel zamocowany na stałe. Gumowany kabel zamocowany na stałe. No i pierwsze wrażenie, tak jak sam kontroler sprawia dobre, to mocowanie tego kabla, jak i sam kabel, zdecydowanie to psują. Poza tym w pudełku oczywiście znalazła się krótka instrukcja, jak i paczka nalepek. Standardy Razera zostały utrzymane. Odłóżmy sobie pudełko na bok. Zobaczmy, co dalej. Feels good. No dobra, pierwsze wrażenia wizualne spowodowane przez dość długi, dyndający tutaj kabel nie były najlepsze, ale zdecydowanie pad nadrabia po chwyceniu go w dłoń. Gumowana struktura po bokach z dodatkowym profilowaniem, dzięki czemu ten grip jest naprawdę pewny. Serio, trzyma się go przekozacko. Do tego mamy dodatkowe 2 przyciski na szczycie umieszczone. Jak słyszycie? Nie jest to takie miękkie kliknięcie, jak ma to miejsce w przypadku wielu kontrolerów, czy też oryginalnych padów do Xboxa. A wszystkie klawisze mają tactile feedback, można powiedzieć. Wszystkie klawisze są klikalne, głośno klikające, co z jednej strony może was denerwować, z drugiej strony naprawdę mi się podoba i sprawia takie wrażenie pełniejszego. Jeżeli chodzi o kształt i design, to zdecydowanie ten pad jest bardzo zbliżony do Xboxowego oryginału. Tutaj mam pada od Xboxa serii X, tutaj mam pada od Razera Wolverine, albo jak ktoś woli Wolverine, wersja druga. I posłuchajcie sobie sami, tutaj jedynie bampery mają takie delikatne kliknięcie, a krzyżak to jest dźwięk taki tępy. Klikalne przełączniki tutaj. Przyjemnie, jest naprawdę zdecydowanie przyjemnie. Jeżeli chodzi również o wrażenia, to zdecydowanie ten pad wydaje się być szerszy po bokach względem klasycznego, standardowego pada do Xboxa. I tutaj pojawia się jeszcze jedna rzecz dotycząca wygody użytkowania. Mamy standardowo umieszczone 2 gałki analogowe, krzyżak kierunkowy i 4 standardowe przyciski, plus oczywiście dodatkowe klawisze, które możemy sobie zmapować przy pomocy oprogramowania dołączonego do zestawu. Dodatkowo na szczycie kontrolera znajdziemy bampery, triggery. Co ciekawe, triggery oczywiście mogą być miękkie i luźne. Możemy je również jednym przesunięciem przy pomocy dźwigni umieszczonych z tyłu pada zablokować, dzięki czemu ten skok jest znacznie, znacznie krótszy, a być może wasz czas reakcji będzie przy tym jeszcze lepszy. No jeżeli nie ma potrzeby wciskania ich całkiem do końca, to może kupić cenne milisekundy. I moim zdaniem dziwnym rozwiązaniem jest tutaj umieszczenie na szczycie przycisków M1 i M2. Czyli mamy 2 przyciski makrosów umieszczone gdzieś pomiędzy bumperami i triggerami, co powoduje, że standardowy chwyt pada będzie musiał być zredefiniowany. Tak na dobrą sprawę musicie się nauczyć inaczej trzymać kontroler. No bo popatrzcie na to. Trzymam klasycznie kontroler, mając tylko palce wskazujące na bumperach i triggerach. Bardzo rzadko zdarza się, żeby te 2 klawisze wciskać jednocześnie, więc mogę sobie na to pozwolić. No dobra, jeżeli chcę wcisnąć 2 klawisze jednocześnie, to przesuwam sobie środkowe palce tutaj i mam osobno triggery, osobno bumpery, plus dostęp do wszystkich innych klawiszy. Takie sterowanie też jest jak najbardziej akceptowane. Ale co, jeżeli chcę grać jeszcze inaczej i wykorzystać te makrosy? No, wciśnięcie na przykład triggera i makrosa będzie skrajnie
niewygodne, plus jeżeli trzymam już pada w swoich dłoniach, to dosłownie na samym czubku palców mogę sięgnąć tych makrosów, co może dodatkowo spowodować przypadkowe wciśnięcie klawiszy wspomnianych przeze mnie wcześniej. Fajny pomysł, ale zdecydowanie bardziej praktycznym rozwiązaniem w moim odczuciu są klawisze umieszczane na pleckach kontrolera, ponieważ i tak musimy ten kontroler trzymać, więc to, że tutaj jeden z palców będziemy musieli przesunąć, żeby wcisnąć jakiś klawisz umieszczony na pleckach, byłoby lepszym rozwiązaniem, bardziej intuicyjnym, a tak musimy się przyzwyczaić do nieco alternatywnego sposobu sterowania. No, przynajmniej jeżeli chcemy wykorzystywać te przyciski, bo też równie dobrze możecie ich zupełnie nigdy nie użyć i całkowicie zrezygnować z tego pomysłu. Dodatkowo na dole pada został umieszczony jack 3,5 mm, co za tym idzie, jeżeli chcecie wpiąć swój zestaw słuchawkowy bezpośrednio do kontrolera, również będziecie mieli taką możliwość. To jest naprawdę fajne i tak jak mówiłem w wielu swoich filmach, jest na rynku ogrom słuchawek z krótszym kablem, które będziecie w stanie wpiąć bezpośrednio do waszego kontrolera i nie mieć przy tym metra kabla, który trzeba przerzucać gdzieś za plecy, żeby tylko wam nie przeszkadzał i też wstając przypadkiem z kanapy nie pociągniecie sobie za ten kabel, powodując dodatkowe szkody. Konstrukcyjnie, jeżeli chodzi o ułożenie klawiszy, to poza tymi nieszczęsnymi makrosami na szczycie nie mam się tak na dobrą sprawę do czego przyczepić. Wyraźnie większą powierzchnię mają tutaj końcówki gałek analogowych. Wolverine V2 zdecydowanie pod tym względem wypada bardzo, bardzo dobrze. No i sama teksturka umieszczona na gumowanym wykończeniu sprawia, że kciuki nie uciekają i wydaje mi się, że tutaj nie będzie żadnej konieczności zastosowania dodatkowych zewnętrznych nakładek, no chyba że chcecie jeszcze bardziej przedłużyć żywotność swojego pada. No dobra, wstęp może był rzeczywiście średni, bo taka cena za przewodowego pada w 2021 roku może trochę odstraszać. Jednakże skupiając się na jego specyfikacji, zauważycie, że zdecydowanie wybija się on ponad większość padów dostępnych na rynku. Przede wszystkim mamy tutaj dedykowaną aplikację Razera, pozwalającą nam dowolnie skonfigurować pada. I tak, ta aplikacja działa zarówno na Xboxie, jak i na Windowsie i... Pobijając całkowicie tutorial, możemy przejść od razu do przypisywania poszczególnych funkcji i zaczynamy od zedytowania mojego profilu. I co ciekawe, profil stworzyłem na komputerze. Jesteśmy teraz na Xboxie serii X i ten profil dalej tutaj jest. Co za tym idzie? Możecie mieć zapisany swój profil i zabrać go do kumpla i nie musieć za każdym razem konfigurować pada na nowo. A sami dobrze wiecie, jak każdy lubi mieć swoje windy, no to później po co to zmieniać? Pojawia się tutaj coś takiego jak Sensitivity Clutch, czyli no tłumacząc luźno, sprzęgło czułości. Co za tym idzie, będziemy w stanie zablokować wychył poszczególnych gałek analogowych. I już pokazuję, jak to wygląda w tym momencie. Jeżeli spojrzycie na lewą stronę, poruszając gałką, poruszam się po całym obszarze, a wciskając przycisk od czułości, wychylając ją całkowicie, docieram jedynie do połowy tego obszaru. I puszczam przycisk, wciskam. I oczywiście tę wysokość możemy sobie zablokować w dowolnym momencie. To może się przydać w kilku grach, jeżeli nie chcecie docierać do miejsca, w którym no, za szybko się kamera obraca. To mnie strasznie irytowało na przykład w Star Warsach, gdzie biegałem postacią i chciałem obrócić kamerę delikatnie, czy przy celowaniu jakimkolwiek szybszy ruch i nagle się okazuje, że krzywa prędkości jest totalnie skopana, bo delikatnie ruszasz, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Nagle, o Jezus Maria, obróciłem się 360 stopni. Więc tutaj takie sprzęgło zapobiega tego typu dziwnym akcjom. I do tego oczywiście możliwość dopasowania do siebie siły wibracji. I wiem, może taka mała rzecz, ale wibracje w tym padzie są moim zdaniem zdecydowanie lepsze i na wyższym poziomie niż w standardowym kontrolerze do Xboxa. Wracając jednak do przypisywania przycisków, nie jest to i tak różowo, jak mogłoby się wydawać na samym początku, bo chcielibyśmy zmienić funkcję wszystkich klawiszy dookoła. Tego nie da się zrobić. Tak do rozprawy możemy zmienić funkcję czterech klawiszy. Czyli menu, tutaj było domyślnie View, M1, M2. Te przyciski możemy sobie przypisać w dowolny sposób, jak widzicie cztery tylko opcje i niestety nie ma opcji przypisz więcej klawiszy, więc jest mapowanie makr, nie do końca makr. To jest przypisanie klawiszy, bo jeżeli spojrzycie w funkcje, które mogą tutaj spełniać poszczególne przyciski, to żadnego makra tutaj nie ma. Więc nawet jeżeli chcecie sobie zaprogramować na jednym przycisku kombosa z Mortal Kombat, to nie będziecie mogli tego zrobić. Kabel może i nie jest odpinany, ale 3 metry jego długości z całą pewnością wystarczą dla większości z nas, no chyba że rzeczywiście macie konsolę na drugim końcu salonu w odległości 4-5 metrów, to wtedy nie nacieszycie się tym kontrolerem za bardzo. Więc jeżeli chodzi o możliwości dopasowania pada do siebie, to tak, mogło być ich nieco więcej. Cała magia tego kontrolera ukazuje się jednak w trakcie grania w jakąkolwiek grę. W moim przypadku był to Cyberpunk 2077, który na konsoli od samego początku służył mi tylko jako element testowy. Tak, samą grę przechodzę na komputerze przy pomocy myszki i klawiatury i nie wyobrażam sobie grać na co dzień w Cyberpunka na padzie. Po prostu celowanie jest tragedią. Tutaj to sprzęgło w jakikolwiek sposób umożliwiło mi
precyzyjniejszą kontrolę celownika. Serio. Do tego stopnia się to przydało, że byłem w stanie jakkolwiek celować i działać, funkcjonować nawet w sytuacji, gdy byłem pod ostrzałem. Może to być osobno sprzęgło dla lewego, jak i prawego analoga, więc jeżeli jednak chcecie wciąż chodzić z normalną prędkością i strzelać w międzyczasie, to jesteście w stanie to zrobić, przypisując odpowiednie makro. Niemniej jednak, w cyberpunku wykorzystuje się triggery. Lewy do celowania, prawy do strzelania, więc jeżeli już miałem wciśnięty jeden trigger, drugim palcem musiałem sięgnąć po odpowiednim momencie, oczywiście wciśnięcie tego sprzęgła, to bumper stawał się zupełnie bezużyteczny, więc szybkie rzucenie granatu nie zawsze wchodziło w grę, oczywiście mówimy o prawym bumperze, co trochę spowalniało mój playstyle i musiałem się tak na dobrą sprawę, jak mówiłem wcześniej, na nowo nauczyć grania na padzie. I w sumie było to naprawdę przyjemne. Dodatkowo w grach takich jak Cyberpunk krótkie triggery również ułatwiają sprawę ze względu chociażby na to, że będę w stanie szybciej strzelać. Serio? Taka mała rzecz, a naprawdę cieszy. Tak więc, moi drodzy, podsumowując dzisiejszy materiał, Razer Wolverine V2 zdecydowanie nie jest padem dla każdego. Decydując się w dzisiejszych czasach na pada przewodowego, musisz być 100% świadomy tego, co robisz i co wybierasz. Niemniej jednak, moim zdaniem, usprawniona konstrukcja, zmiana delikatnie krzywizny kontrolera, jak i samo wyłożenie boków naprawdę bardzo fajną profilowaną gumą, która sprawia, że chwyt jest turbopewny, przekładają się na to, że jesteśmy w stanie chociaż część ceny dobrze uargumentować. Poprawione wibracje i możliwość zmapowania przy pomocy specjalnej aplikacji poszczególnych przycisków dodatkowo usprawnia samo korzystanie. Jednakże pad przewodowy w dzisiejszych czasach zdecydowanie, tak jak powiedziałem, nie jest dla wszystkich. Dajcie koniecznie znać, co myślicie o tym kontrolerze w komentarzach. Na dzisiaj ode mnie to tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę i subskrybujcie i wpadnijcie na strumyki w każdy piątek i niedzielę. Do zobaczenia, na razie i cześć!